Cześć, Michał Koper z portalu RingPolska.pl. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną bokserską prasóweczkę. Zaczynamy dziś od wielkiej sensacji w Nowym Jorku, gdzie skazywany na porażkę George Kambosos Jr. pokonał na punkty Teofimo Lopeza, zdobywając 4 pasy kategorii lekkiej. Była to naprawdę bardzo dobra walka, mieliśmy w niej 2 knockdowny, bliski werdykt i emocje do samego końca. Cały pojedynek, highlighty z tej gali, no i wiele innych wspaniałych rzeczy znajdziecie na platformie DAZN. Link podkleję w komentarzu. Kambosos tę walkę wygrał zasłużenie, pokazując, że idiotyczna reguła, że mistrza trzeba pokonać wyraźnie, w wielkim boksie nie obowiązuje, choć trzeba tu zaznaczyć, że mistrz był zawodnikiem rywala promotora organizującego galę, bo Lopez to pięściarz Boba Aruma, a za walkę płacił Eddie Hearn. Przy okazji smutny to czas dla Boba Aruma, który w ciągu kilku dni traci 2 pięściarzy rangi pound for pound. Najpierw kończy z nim współpracę Terence Crawford, a potem traci pasy Teofimo Lopez. Lopez rewanżu z Kambososem nie dostanie, bo boksował z nim w ramach obowiązkowej obrony pasa i BEF. Może więc za jakiś czas rewanż z Wasylem Łomaczenką, z którym wygrał uczciwie, choć moim zdaniem w rewanżu niekoniecznie byłby faworytem. A co z Kambososem? Jest teraz królem dużej części świata. Australijczyk promowany przez Lou DiBellę w kolejnym pojedynku zawalczy prawdopodobnie ze zwycięzcą zbliżającego się starcia Devin Haney kontra Joseph Diaz. Inne ciekawe opcje dla Kambososa to Ryan Garcia albo Jervonta Davis. Tak na temat przyszłości świeżo okoronowanego czempiona mówi jego promotor Lou DiBella. Mamy wiele potencjalnych opcji, szczerze powiedziawszy na Kambososa zerkają 130-funtowcy, 135 i 140-funtowcy. Jest teraz królem Australii i sportowcem numer 1 w tym kraju. Mamy mnóstwo alternatyw. Także wielka wygrana George'a Kambososa Juniora, nowego czempiona wagi lekkiej. A teraz już wracamy z ziemi nowojorskiej do polskiej, gdzie w piątek w Radomsku odbyła się kolejna gala grupy TYMEX Boxing Promotions i od razu tytułem wstępu wyjaśnienie, dlaczego mi nie ma na galach TYMEX-u. Pytaliście o to w komentarzach. Otóż dlatego, że swego czasu podczas ważenia przed galą TYMEX-u w Pionkach zostałem przywitany przez Mariusza Grabowskiego taką wiązanką, której nie powstydziłby się nawet Soroko z War 3, pewnie znacie tego pana po minionym weekendzie. Żeby tak nie sięgać po wulgaryzmy, to szef TYMEX-u zasugerował mi jak najszybsze opuszczenie hali, dodając, że nie jestem mile widziany, no i wyraził jeszcze przy okazji na mój temat niepochlebną opinię. No ale wracając do Radomska, tutaj w pojedynku wieczoru Robert Parzęczewski pokonał 2 do remisu Tarasa Gołowaszczenka, choć według mnie bardziej na wygraną zasłużył Ukrainiec. Wynik nie jest jednak dla mnie tutaj sprawą najważniejszą, no podobnie mówiłem po walce Szpilka-Radczenko, ważniejsze dla mnie postawa Roberta, który mam wrażenie zalicza wyraźny zjazd formy, chyba od walki z Husanowem to się zaczęło. Wydaje mi się też, że Robertowi jednak nie służy zmiana kategorii na super średnią, bo no chyba lepiej prezentował się w wadze półciężkiej, ale skoro on sam twierdzi, że teraz jest świetnie, to trudno mi z tym polemizować, a może to wcale w ogóle nie jest kwestia wagi. Tak czy siak nie był to dobry występ Roberta i on na pewno zdaje sobie z tego sprawę. Może czas na jakieś zmiany, no, oby lepiej było w roku 2022. Podczas tej samej gali na ring po ponad 2 latach powrócił Damian Jonak i pokonał, moim zdaniem po trudnej walce, Andrew Robinsona. Sędziowie byli jednak innego zdania, punktując większościowy remis już po raz drugi w przypadku pojedynku tych zawodników, bo to był rewanż. Jak widać czasem i w Polsce ściany nie sprzyjają faworytom. W tym wypadku raczej szkoda, bo Jonak na wygraną zasłużył. No i tutaj niestety znów trochę o polskiej polityce bokserskiej. Na stronie TVP Sport po tej walce ukazał się wywiad z Leszkiem Jankowiakiem, który pojedynek punktował na remis. Jankowiak w rozmowie z Mateuszem Fudalą zdradził, że po pojedynku otrzymał od jednego z promotorów SMS o treści "Jaki remis? Hańba". Jak sytuację skomentował Jankowiak? Może mi ktoś powiedzieć, żebym nie przyjeżdżał, ale niech nie traktuje mnie jak swojego chłopca na posyłki, bo to mnie irytuje, nie po to to robię. Jak się nie podoba, to niech powiedzą, że Jankowiaka nie chcemy, a niech nie wysyłają mi takich SMS-ów, bo to dziecinada. Jak ktoś uważa, że to hańba, to proszę bardzo, są inne komisje w Polsce, niech organizują galę z tamtymi, nie chcę otrzymywać takich wiadomości. Jak ktoś czuje potrzebę, by mi wysłać coś takiego, to znaczy, że niepotrzebnie ma mój numer telefonu. Do tej sprawy wrócę jeszcze za chwilę. Dzień po Radomsku była Ostrołęka, czyli gala Knockout Boxing Night. Tu w walce wieczoru Przemysław Zysk pokonał na punkty Juana Ruiza, odnosząc najważniejsze zwycięstwo swojej karierze. Ostrołęcki Taran dzięki wygranej awansował na 54. miejsce w rankingu Boksrek wagi super półśredniej. No i teraz marzy o walce o Mistrzostwo Europy. Marzyć zawsze można, a nawet trzeba marzyć. Nie ma się co żarować, Przemek Zysk to nie jest diament polskich ringów, ale ma charakter i wielką determinację, by trenować i zwyciężać. Może teraz czas na walkę na wyjeździe, no chyba nie ma co dłużej czekać, pojedynek na przełamanie właśnie wygrał. Swojego występu w Ostrołęce do udanych nie może zaliczyć natomiast Kamil Szeremeta, który według mnie tylko dzięki przychylności sędziów uszedł z ringu z remisem. Może nie docenił solidnego przeciwnika, może był przemęczony zbyt mocnym treningiem, a może po prostu nie zdołał odpowiednio wylądować po tych przegranych walkach na bokserskich salonach z Gołowkinem i Mungio. Moim zdaniem Kamil zrobił zbyt mało, żeby tę walkę wygrać, ale co będzie dalej i jak faktycznie jest z Kamilem, pokażę kolejne jego walki. I teraz, moi drodzy, znów o bokserskiej polityce, niestety część trzecia. Dzisiaj po tej walce, po walce Kamila Szeremety, na Twitterze Mateusza Fudali z TVP Sport ukazał się tweet, który był odpowiedzią na wcześniejszy wpis Mateusza Borka. Przeczytajcie, zobaczcie, jak to wyglądało. Ocencie sami. Według mnie to wygląda na sugestię, by poprosić sędziego o wytłumaczenie się ze swojej punktacji. Co w tym złego? No w sumie nic, bo też chętnie przeczytam wyjaśnienie według mnie niesłusznego werdyktu, tylko gdzie po wywiadach z Jankowiakiem i Moszumańskim wywiady z sędziami, którzy wypunktowali remis w walce Araba. Chciałbym się mylić, ale wygląda mi to trochę na takie wybiórcze piętnowanie pracy sędziów. Jak już krytykujemy, no to jedźmy po linii sportowej, a nie po linii partyjnej, czy w tym przypadku po linii promotorskiej. Dla mnie po tym weekendzie i Parzęczewski, i Szeremeta powinni mieć w swoich rekordach porażki, a Jonak powinien mieć wygraną. Także jeśli lustrujemy i przesłuchujemy, to sędziów wszystkich pojedynków, a nie tak wybiórczo. W Ostrołęce zaboksowali też Rafał Wołoczewski i Paweł Stępień. Obaj swoje walki wygrali. Pierwszy wygrał w świetnym stylu, naprawdę bardzo dobry boks Rafała Wołoczewskiego, natomiast Paweł Stępień, no trzeba tutaj przemyśleć, co się tam dzieje u Pawła, może jakieś perturbacje związane z przygotowaniami. Słyszeliście w wywiadach, że była choroba przed tą walką. Ciężko było Pawłowi się przygotować, no ale rywal też nie był jakiś super wymagający, a postawa pozostawiała wiele do życzenia. Także Rafał Wołoczewski na plus, Paweł Stępień po tej walce, mimo że wygrał, na minus. I to tyle, jeśli chodzi o tę prasówkę. Dobrej niedzieli Wam życzę, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, bandziorno. Gorze, face to face. To ważenie musimy zrobić, to nie tak kurwa. Ładnie, jak ważenie, wy nawet nie jesteście w tej samej bazie. A nie, tego nie wiesz. O kurde, ale byk. Ile? Dużo? 64. 64? Dobra, to teraz... Plus 40. Ale jaką to miarę? No, znaczy wiesz, 5 kilo to ubranie, nie? Dobra, słuchajcie, zrobimy catchweight. 5 kilo ubrania. 5 kilo ubrania. Dobra, face to face. Face to face. No chyba nie ma złej krwi. Nie ma złej krwi. Zobaczycie na konferencji, co się będzie działo. Zobaczycie na konferencji. Zostawcie coś na jutro. Zostawcie coś na jutro. Momot czy Koper? Koper czy Momot? Ile miałeś? 105? 4. Czekaj. I Boxdel. Boxdel na bazę teraz. Potężny woda. Ile? Weź jeszcze raz, musisz jeszcze raz wejść. Wodarzu. Nie wolno ci tego publikować. Wodarzu, weź jeszcze raz. Tylko dla twoich oczu. Ja wymarzę po prostu. Ile ma Boxdel? Boxdel.